osobowego naszego rzecznika. Pani Dorota przyjechała do nas ze Szczecina, chociaż nie jest szczecinianką. Do tej pory pracowała w oddziałach prewencji. 2,5 roku służby posiada. Czyli staż ma większy, aniżeli Małgosia, jak do nas przychodziła. I no i cóż, i teraz tylko od was zależy, czy będzie dalej dobrze postrzegana i czy będzie osiągać sukcesy w swojej pracy. Tak jak i poprzedni rzeźnicy, tak i również pani Dorota w zakresie swoich obowiązków będzie miała realizację zadań związanych z prewencją kryminalną. To nie jest tylko stanowisko, które jest stworzone do kontaktów z mediami, ale również będzie się udzielać wśród młodzieży, wśród dzieci i młodzieży. Także na pewno będzie widziana też. No cóż, ja dziękuję i proszę bardzo, tutaj w waszej dyspozycji. Czy była pani kiedyś, miałem kasku, czy musi na mecze wtedy? Oczywiście nie raz miałam okazję pełnić służbę i chodzić na mecze. Ja mam pytanie, a numer telefonu do pani? Nie prywatnie, tylko służbowo.